I witam Was, moi drodzy. Dzisiaj mamy środę. Od samego rana mamy dzisiaj taki dzionek bardzo, bardzo sprzątający, ogarniający, odkurzający, myjący podłogi. Także od rana cały czas coś robimy, działamy. Właśnie w tej chwili jest południe. Dziewczyny wysłałam do sklepu, żeby zrobiły małe zakupy do obiadu. Dzisiaj robimy spaghetti, a Kajusia zje krupniczek. My tak z dziewczynami za krupnikiem nie przepadamy, oprócz Kaji oczywiście. Także Kaja i Tomek sobie skubną trochę krupniku. Oprócz tego właśnie Tomek jeszcze podje spaghetti. No i ja z dziewczynami również. A Kajusia może jakieś naleśniczki sobie do tego zje, czy zobaczymy. Ojejku, dzisiaj od rana też, wiecie, walczę z telefonami. W sensie takim, że próbuję się dodzwonić do poradni w Bydgoszczy, żeby zapisać Kaję na wizytę. I mówię Wam, żeby tam się dodzwonić, to graniczy z cudem. Naprawdę, albo jest zajęte, albo po prostu nie odbierają. Człowiek wisi na telefonie przez pół godziny i nic się nie dzieje. To samo. Także będzie ciężko, ale no będę walczyła każdego dnia o różnych porach, żeby wiecie, żeby w końcu się dodzwonić. Jest też opcja taka, że można się zapisać online, drogą taką, wiecie, przez ich stronę internetową, ale tam coś, jakiś błąd wyskakuje i też to nie jest takie proste i oczywiste. Pamiętam, kilka lat temu udało mi się właśnie przez taką rejestrację online Kaję zapisać, ale to było tylko raz i później już, nie wiem, nie mogłam w ogóle tak samo jej zapisać. To nic, będziemy walczyć, będziemy tutaj dzwonić, wydzwaniać, trudno. Będę wisiała po prostu całe dnie na telefonie, żeby się w końcu udało, bo wiecie, tak jechać do Bydgoszczy, żeby tylko zarejestrować Kaję na wizytę, to mi się za bardzo nie uśmiecha, bo mamy jednak parę kilometrów do tej Bydgoszczy i jedzie się dosyć długo. Dlatego wolałabym jednak tego uniknąć i jakoś tam próbować telefonicznie to zrobić. No, także u nas taki dzionek dzisiaj pochmurny, trochę deszczowy, ale bardzo przyjemny. My się cieszymy, my tutaj w ogóle nie narzekamy, lubimy taką pogodę. Także dla nas może być całe takie lato, naprawdę, naprawdę tak mogłoby być cały czas. Lubimy słońce oczywiście, ale nie aż tak, jak to ostatnio bywało. No, także my się dalej zabieramy teraz za sprzątanie, gotowanie. Kajusia się teraz bawi. Maciuś jeszcze jest dzisiaj, ale Maciuś chyba jutro, tak, Kajusiu? Jutro. Maciuś jutro pojedzie chyba z babcią i z Kają, pojadą do Wrocławka. Dzisiaj jeszcze wykorzystają dzionek tutaj w Lipnie, będą się bawić. Ale teraz akurat mają przerwę, odpoczywają od siebie. Kajusia się bawi swoimi nowymi zabawkami. Powiem Wam, że ja też bardzo lubiłam się takimi figurkami bawić. Przed chwilą byłem tam. No, Tomek też oglądał przed chwilką. Kajusia sobie fajnie to tam porozkładała na regale, na półce. I fajnie, ja też tak lubiłam. I się też w ogóle długo bawiłam zabawkami. Naprawdę byłam już sporą taką nastolatką, a się jeszcze bawiłam figurkami, lalkami Barbie. Także niech jak najdłużej to trwa. Tak uważam. Tak, oczywiście. Jak najdłużej. A tak jeszcze, kochani, przede wszystkim chciałabym bardzo, bardzo, bardzo podziękować Wam za wszystkie życzenia dla Kajusi, bo naprawdę nie spodziewałam się, że tyle tutaj miłych wiadomości dostaniemy. Oczywiście przede wszystkim Kajunia. Takie życzenia cudowne, także wielkie dzięki w jej imieniu. To jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. Także Kajusia od wczoraj od godziny 7:05 ma już 12 lat. No, w tym miesiącu jeszcze mamy też imprezy, bo Kinga będzie miała imieniny. Jakie mamy w lipcu jeszcze imprezy? No, Kajusia będzie jechała do swojej babci też na imprezkę imieninową, urodzinową. Także też jakieś tam jeszcze nas czekają różne atrakcje w tym miesiącu. A w sierpniu, w sierpniu ja i Tomek, ale wiecie, za bardzo takich tam nieokrągłych urodzin nie będziemy wyprawiać. Dopiero za ile? Za 2 lata, tak? Będziemy mieli okrągłe. To znaczy tak, dzień dobry w ogóle. Witam Was, kochani, serdecznie. Za 2 lata będzie tak. Ja skończę 32. Ale okrągłe miały być, Tomeczku.
No to właściwie takie niby okrągłe. No, no to 30 powiedzmy. No 30, no dobra, tam nie będę się postarzał. A ja? A ty? 20. Ojej, no dobra, to można być. Jest? Równa dycha, równa. No, oczywiście, jest. A że poważnie wyglądamy, no już wam mówiłem. No, po prostu imprezujemy po nocach, a nocne życie niszczy, nie? No ja podobno zawsze, tak teraz serio mówiąc, podobno zawsze poważnie wyglądałam. Tak mi mówiono. Jak byłam nastolatką, to... No ja bym ci dał ze 28 na ciutko. Och, kurde. Jak się tutaj podlizuje, no. Leciusieńko. Z małym hakiem dobra, nawet. Dobra, już tutaj wiesz. No, z małym hakiem. Bo to się źle skończy w końcu. Tak, to się źle skończy. Tak. Kochani, chciałem wam pokazać jeszcze, że tyle zostało po pierniczkach. No dobra, jeszcze tu są jakieś dwa... No, ale te korzenne... To powiem wam, jeszcze pokażę, pokazuję i objaśniam. Pokaż, od razu możesz zdegustować. Mogę zdegustować i powiedzieć wam tak. Po pierwsze, primo, piękny zapach. Mhm. Po drugie, jest pysznie. Cudowny smak. Cudowny smak. Wiadomo, że tego typu, akurat te, można kupić wszędzie, nie? Tak, bo no. Te akurat kupiliśmy... Ale nie wszędzie dostaniecie takie... Fajne opakowanie. To kupiliśmy na wagę akurat były, ale można je również dostać normalnie w sklepach, w opakowaniach plastikowych. Nie, są naprawdę bardzo pyszne, korzenny, fajny smak. Tak, dziewczyny miały takie większe serca, też te same praktycznie pierniczki, tylko większy kształt serduszek. Tak, już wiecie, zjadły. Myśmy z Danusią mówi, dużo nie do tej pani, mówi tak, jeszcze ta pani mówi, a ile państwu zważyć? A Danusia mówi, a tam po prostu na oko, tam garść niech pani zważy. No i tak, garść tego. Mówimy, dobra, wystarczy, za dużo nie będziemy brać, wiecie. No za dużo nie będziemy brać, jak będziemy później popatrzyli na cenę, to... To znaczy, no ale jednak trochę, bo i dla mamy wzięliśmy trochę pierniczków. Tak, dla mamy też. I tam różne rodzaje braliśmy, także no w sumie za wszystkie te ciasteczka zapłaciliśmy 80 zł. Tak, bo mamo to jest tak, myśmy kupili pierniczki, i przyjdziemy dzisiaj na kawkę. To spodziewamy się poczęstunku. Powiem ci tak, Tomeczku. Myślę, że tych pierniczków to już może nawet nie być. A to w takim razie, skoro tak się sprawy mają, to mamo, za pół godzinki jestem na kawie. Nie. Będzie dym. No, my już swoją porcyjkę zjedliśmy i wystarczy pewnie. Bardzo pyszny. I taki dzionek dzisiaj właśnie, jak Danusia powiedziała, właśnie pochmurny, ale my takie lubimy. Uwielbiamy wręcz, uwielbiamy. Najważniejsze, żeby nie było upału. Może świecić słoneczko, bo my lubimy słoneczko, ale nie lubimy upałów. Dla nas upały to już jest 20, od 25 w górę. Tak. A najlepiej jak jest 20, 22. Zgadza się. No i za chwilkę wam tutaj pokażemy... te prezenty kajusiowe, które dostała, zaraz sobie obejrzycie wszystko. No to są takie rzeczy, które faktycznie ona chciała, o których marzyła i po prostu ma. Przeważnie pytam moich córek, co chciałyby dostać, bo z tymi niespodziankami to różnie bywa tak można naprawdę. Można je trafić. No. Można je trafić i wtedy po prostu pieniądze idą w błoto, no bo ta rzecz leży i kurzy się. Ale właściwie niespodzianka jest zachowana. Na przykład jak my sobie coś kupujemy, to uzgadniamy, że na przykład mają być dwie czy trzy rzeczy, na przykład nam się podobają i Mikołajowi się wtedy wysyła link, bo Mikołaj jest nowoczesny. Oczywiście. Wysyłasz trzy linki, ale nie wiesz, co dostaniesz. No wtedy Mikołaj sobie wybiera coś z tych rzeczy. No, Mikołaj uzna, jedną, że... czy dwie, czy wszystkie trzy, no to zależy, trzy, wiecie. No. Także trochę tamtej niespodzianki jest. No także dziewczyny też zawsze tak pytam, wprost pytam, co chciałyby dostać, żeby dostały to, o czym marzą, a nie to, co komuś się podoba, prawda? No. A wiesz, jak to jest, że podobno kupujemy prezenty, zwłaszcza dzieciom, te, które nam się podobają? Które myśmy się bawili albo przypominają nam. Taka to jest podejście psychologiczne do tego. I dorosłym też. Kupujemy prezenty, które nam się podobają. No, niby często tak. No, ile bywa nietrafionych tak. Nietrafionych prezentów, a wiecie, nietrafiony prezent to głupia sprawa taka jest. Właściwie. Bywa tak, ale wiesz, czasami jak idziesz na przykład do znajomych, czy ja idę na przykład do siostry, na jakąś tam, powiedzmy, domówkę, imprezę, nie wiem, parapetówkę, zwał jak zwał, i chcemy wręczyć jakiś prezent, to
Przynajmniej ja tak mam, że jednak kieruję się tym, co ta moja siostra chciałaby dostać. Raczej wybieram takie rzeczy, które się podobają mi, ale wiem, że ta inna rzecz bardziej by się jej spodobała i wtedy wybieram... No też, bo ją znasz, nie? Załóżmy, moja siostra lubi różne gadżety, różne tam duperelki w kolorze złotym. No to, a ja tutaj już tak niekoniecznie, bo nie mam takiego wystroju, powiedzmy, tutaj wnętrza, żebym miała dodatki złote i raczej wybieram inne. A jej wiem, że na przykład by się podobało coś tam w kolorze złotym, czy jakaś świeczka fajna taka, czy nie wiem, coś do salonu, czy w ogóle coś tam jeszcze innego. Także no, wiadomo, że na prezent kupujemy to, co nam się podoba, ale też staram się właśnie wczuć w tą osobę, którą chcę obdarować, nie? Co ewentualnie jej by się mogło podobać bardziej. Nie gorzej z perfumami. Nie. Wiecie co? Nie. Jeśli chodzi o perfumy, to nie. Chyba, że wiem, że ten ktoś używa tych perfum, że już miał i bardzo je lubi i po prostu je uwielbia, to wiem, że mogę takie perfumy kupić. A jeżeli miałabym coś takiego w ciemno, to nie, raczej bym się nie odważyła, bo no, tutaj każdy ma inny gust tak naprawdę. Nie? Mi się może podobać, no a tej osobie... Nietrafiony prezent. Nie, właśnie nietrafiony prezent, dlatego na przykład zamiast perfum wolę kupić... kartę podarunkową, no na przykład do perfumerii, nie? Żeby ta osoba sobie po prostu sama poszła i kupiła. Czy czasami może być też, chociaż z biżuterią to już łatwiej, bo możesz kupić fajne jakieś... No, te karty podarunkowe, tak. Jakiś wisiorek, te celebrytki modne są bardzo, czy jakaś bransoletka fajna. Uwielbiam, wiecie co, biżuterię ze stali. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie. Bo czasami ktoś może być uczulony. No, on nie uczula, tak. I jak chcemy tam, załóżmy, kupić coś z biżuterii, to możemy też nie trafić, bo akurat kupimy coś, co będzie uczulało tą osobę, nie? A te ze stali są bardzo ładne. Tutaj już pomijając cenę, no bo faktycznie cenowo też jest bardzo tanio, ale faktycznie one bardzo pięknie wyglądają. Na przykład tą celebrytkę mam już kilka lat. I ona, nic się z nią nie dzieje. Ja w niej śpię, w niej się myję i ona cały czas jest ładna. Nie zszarzała, nie ma w ogóle... Nie zczerniała. No, bardzo wygląda tak jak... No, no tak jak ze sklepu. Tak jak ze sklepu, no dokładnie. Także ja jestem fanką tego typu biżuterii, czy kolczyków, czy właśnie bransoletek, czy takich wisiorków różnego rodzaju, właśnie ze stali szlachetnej, bo to pięknie Ty wygląda. W ogóle robisz prezenty takie praktyczne. Tak, ja wolę praktyczne prezenty. Ja na przykład jeszcze dawno się nigdy kwiatów nie kupiłem. Ale wiem o tym, że nie dlatego, że jestem niedobry, zły, tylko ja na przykład wolę Danusi kupić coś, co wiem, że ona to albo zje, albo będzie używać na 100%, bo kwiatów nie. Bo... To znaczy tak, jeżeli dostałabym kwiaty, no to nie wiadomo, żebym się cieszyła, ale wolę na przykład zamiast kwiata dostać czekoladę, bo to dla mnie większa frajda niż... Czy tam wiecie, jakąś tam giełkę, czy coś tego w tym stylu. No, to tak. Lubisz takie konkrety, takie mocne. Tak, bo kwiatek, no jeszcze powiedzmy, że kwiat w donicy, no to postoi, nie? No to jeszcze, tak. Ale taki cięty to... Ale nie mówię tak, że w ogóle nie cierpię takich kwiatów. Nie, lubię kwiaty, tylko ja właśnie uwielbiam prezenty praktyczne, takie bardziej, bo kwiatek postoi i zwiędnieje, a załóżmy tam, nie wiem, w tej samej cenie można kupić ładne kolczyki czy bransoletkę. I wtedy faktycznie ja się tym cieszę lata, a nie tylko tydzień. Ale ja właściwie też tak trochę podchodzę do tego, jak ty. Bo lepiej kogoś podpytać, wiecie, z tymi prezentami. Nawet można taki tytuł vloga dać. Pomysły na prezent. Pomysły na co z tymi prezentami. No właśnie. No. Co z tymi prezentami. Bo można kogoś podpytać, słuchaj, podoba ci się to gdzieś tam, gdzieś w sklepie, nie? No, o, tak bardzo. No to już wiemy, co możemy kupić. A na takiej zasadzie domysłów, wiecie, o, a może on by lubiał to, a co on lubi? A, takie lubi. A na pewno to będzie lubiał. I wiecie, wychodzi później na to, że prezent jest nietrafiony i ta osoba się niezbyt dobrze czuje, obdarowana. Nam się może wydawać, że ta osoba będzie zadowolona. Zachwycona. A jednak tutaj w międzyczasie coś się zmieniło. I już lepiej coś tak troszeczkę delikatnie, wiecie, jakieś tam. Ale wiesz co, ja lubię też? Ja lubię ludzi bardzo obserwować i słuchać. Uwielbiam, jak się spotykam, czy ze znajomymi, czy tutaj z rodziną,
to słucham. Bardzo często słucham, co danej osobie się podoba, co lubi. I wtedy też łatwiej jest coś tam wybrać, nie? No, łatwiej zapamiętać. Łatwiej zapamiętać. Jak komuś zależy, to ja sobie staram się właśnie kodować. Ktoś mi coś powie, tak przypadkiem, czy jestem z koleżanką w sklepie, mówi mi, o jakie piękne świeczki, o jakie coś tam ładne. Aha, to ja już sobie tutaj koduję. Wiem, że za chwilę ta osoba będzie miała jakieś tam swoje święto. I wtedy... To jest bardzo ładna cecha. I wtedy, no, ja się cieszę, że kupiłam tą rzecz, która i mam pewność, że tej osobie się faktycznie spodoba. No, to naprawdę, wiecie, bardzo ładna cecha taka. Bo ja na przykład mam tak, że czasami słucham, ale sobie nie zakoduję, wiecie. Słucham kogoś, mówię, a tak, no tak, no i sobie myślę, a to on lubi takim na przykład, no nie wiem, kubki tego koloru i z takim, z takim bohaterem bajki czy coś. Aha, takie lubi. No dobra. Ale sobie nie zakoduję. A czasami mam tak, że zakoduję sobie jedno. Aha, to lubi. I właściwie później klapy na oczach. No, i dokładnie. Się człowiek zastanawia, kurde, co by ta osoba chciała jeszcze dostać. I tu właśnie już w tym momencie popełniamy błąd. Bo to są już nasze domysły. Nasza wyobraźnia pracuje i wtedy są nietrafione prezenty. Że lepiej faktycznie słuchać i albo na przykład kartę podarunkową, jak nie jesteśmy pewni. Tak, karta podarunkowa to jest najlepsze wyjście. Lub gotówkę, nie? Komuś możemy tak dać też. Urodziny na nie zawsze wypada dać gotówkę. No nie zawsze. To w takim wypadku fajniej jest ofiarować właśnie taką kartę podarunkową. Ale są też osoby bardzo trudne, jeżeli chodzi o prezenty. Bo takie osoby, to są przeważnie, myślę, takie osoby starsze. Takie już naprawdę starsze. No, to ciekawe też. Tak. I teraz tak, wiemy, że ta osoba ma wszystko, co jej potrzeba do normalnego funkcjonowania i do życia. Człowiek chciałby sprawić jakąś radość, przyjemność i załóżmy kupi coś tam od siebie, co wydawać by się mogło, że będzie fajnym prezentem. A okazuje się, że dla tej osoby właśnie niekoniecznie to jest fajny prezent. I ta osoba się denerwuje, wkurza, po co wydawałeś na to pieniądze, zupełnie niepotrzebnie i faktycznie ta rzecz potem leży w kącie. No i przypał jest, no, mocny. No to jest takie też niemiłe, bo chciałoby się zrobić radość, przyjemność, a wychodzi zupełnie odwrotnie, inaczej, nie? No to właśnie tak wiem. Też staram się takie osoby dopytywać, co akurat... Powiem wam tak, dobra, powiem wam tak już faktycznie, jeśli chodzi o tutaj nasze rodzinne sprawy. Tata jest taką osobą, której bardzo ciężko jest cokolwiek kupić. I przed dniem taty oczywiście miałam duży dylemat, co tutaj wymyśleć, co można by kupić, żeby, no chociaż drobiazg, żeby faktycznie sprawić radość, a nie urazić i no żeby coś tam nie było. Była taka sytuacja, że siedzieliśmy sobie razem wszyscy na tarasie i tata mówił, że psuje mu się etui do telefonu. No to wiadomo. Danusia pyk, pyk, pyk w telefonie, znalazłam odpowiedni etui, takie jak tata lubi do swojego telefonu, bo tata, wiecie, ma taki telefon z tego typu, bez ekranu dotykowego, z klawiaturą. Tak, starego typu Nokia. No i właśnie kupiłam to etui, do tego coś słodkiego i już był fajny prezent. Tak, z tym kaszkiecikiem, nie? Też, to no. Tak, to na urodziny chyba kupowaliśmy, nie? No. Akurat tacie brakowało jakiejś czapki fajnej i tutaj w porozumieniu z mamą kupiliśmy wspólnie tacie kaszkiet, taki wyjściowy, fajny. No i też był zadowolony, też z niego korzysta, nosi go. No i tak samo na dzień taty. Właśnie uważam, że też trafiony prezent, bo to był praktyczny prezent, coś, co akurat potrzebował, czego mu brakowało i tak dalej. Jeśli chodzi o tatę, no to tak zawsze jest takim małdom trochę, bo mówi, po co wydajesz pieniądze, dla mnie nie potrzeba nic, ja wszystko mam. No ale mimo wszystko chciałoby się, nie? Czymś tam sprawić radość. Wiem, że najważniejsze jest dobre słowo, życzenia od serca, obecność nasza, szczególnie właśnie przy tych naszych rodzicach, przy osobach starszych, przy babciach, przy dziadkach, najbardziej się cieszą z tego, że my przyjdziemy, że jesteśmy, że poświęcimy im swój czas, ale mimo wszystko ja lubię dawać i nawet drobny prezent
sprawia mi radość, że ja komuś coś kupuję, nie? Także tu nie trzeba nie wiadomo no, czego, bo ja tak mam, tak. Ale taki chociaż drobiazg, wiecie. Ja więcej przeżywam urodziny dziewczyn, czy to Kai, czy Kini. Bo Danusia kiedyś powiedziała, mówi, kurde, mówi, nawet moje córki tak nie przeżywają tych urodzin jak ty. A ja już dawaj, bo ja chcę prezenty wręczyć. No nie? Tak, no. No ale ja też bardzo lubię. No. Jak kupujemy prezenty dziewczynom, to ja też lubię. Tym bardziej, że wiem, że te prezenty sprawią im radość, bo to są prezenty, o których powiedzmy marzyły. Wiadomo, że tych prezentów wcześniej nie widzą na żywo, bo przeważnie zamawiam przez internet. Także też jak dostają te prezenty, to są tak po części prezenty niespodzianki. Bo, niespodzianki po części, tak. Tak, bo dopiero na żywo mogą oko nacieszyć, jak to dostaną. No, także to tak wygląda, ale jeśli chodzi o prezenty. Ale z osobami, to no? Wiesz, co ja raz słyszałem, powiem wam, że raz słyszałem od takiego bardzo starego człowieka, że co mu było potrzebne teraz w życiu, nie? No, to taki po 80 człowiek był. Mm-hmm. I powiedział, że najważniejsze, jak on to powiedział? A co mi tam potrzeba? Ciepło domowego ogniska i święty spokój. Mm-hmm. No. I weź teraz podejść takiego człowieka, co by mu tu kupić, jak jemu nic nie potrzeba, nie? Tylko takie wartości, które nie są materialne. Tak. Ciepło domowego ogniska i święty spokój. No, to takie... Też ciekawe, skąd się to bierze, czy faktycznie ten człowiek właśnie brakowało mu zawsze czegoś takiego w życiu, czy po prostu, no nie wiem, faktycznie... Ja wiesz co, myślę, że takim ludziom jest najbardziej wtedy potrzebne, gdybyście się kiedyś spotkali, przynajmniej to jest moje zdanie, mogę się mylić, po prostu obecność przy nim być, pogadać na różne tematy, to dla takiego człowieka, jak spotkacie, to najlepsza nagroda. A wiesz, co jest jeszcze fajne? Chyba dziewczyny wracają ze sklepu, tak. Ojejku, Harley teraz będzie. Też uważam, że na przykład, jeżeli faktycznie mamy duży, duży problem z kupnem prezentu, nawet drobiazgu jakiejś osobie, to miłym prezentem jest też zaproponowanie takiej osobie wspólnej kawy gdzieś na mieście. Pójdziemy na kawę wspólną, gdzieś tam na jakieś ciastko. Będzie najlepszy prezent. I spędzimy razem czas i to też jest fajne. Bardzo. Nie trzeba wtedy dawać, wiecie, takich rzeczowych jakichś tam drobiazgów, tylko faktycznie to też jest miłe wtedy, nie? Bardzo jak miłe. Razem... I myślę, że to by było dla takiej osoby, wiecie, najlepsze. No właśnie. Najlepszy prezent. Także taka mała od nas pomoc, jakbyście kiedyś spotkali taką osobę na swojej drodze, to tak możecie zrobić. No, dokładnie. Na pewno zadziała. Wiadomo, że każdy człowiek jest inny, do każdego musimy podchodzić indywidualnie, ale warto słuchać osób, które mamy dookoła siebie. Tak. Warto słuchać, warto rozmawiać, warto poświęcać tym naszym najdroższym osobom swój czas. Warto słuchać właśnie, tak jak mówiłam, i to jest najważniejsze, tak naprawdę. A później błysk w oku bezcenny. Radocha bezcenna. Tak. Ja znowu mam dużą radość, jak daję, nie? Ja no od samego ja tak rana samo, ja tak nie samo. Mogę doczekać, mnie wstałem już, bo ja już chcę prezenty dawać. No, czyli ta nasza właśnie, ta nasza obecność. No, my też w domu się mamy. No, no tak, to mnie. No dobrze, kochani. To najwyżej się później jeszcze zobaczymy. Tak, jeszcze po południu. Później za chwilkę sobie pokażemy wam te kajusi, drobiazgi, drobiazgi. No te prezenty, no. Które dostaną, nie do końca drobiazgi. Ale to są rzeczy, które chciała, o których marzyła, się cieszy. To, tak. To sobie obejrzycie, a my jeszcze się później z wami zobaczymy. Zobaczymy, do później. Nie żegnamy się, pa. Kajusia chciała, kochani nasi, pochwalić się prezentami, jakie dostała na swoje 12 urodziny. Powiedz nam, co to jest. Wiedźma Kiki. Wiedźma Kiki, a to jest jakieś bajki? Tak, to jest takiego anime. Anime, okej. Okay. A ty na rączkach masz coś? No, dostała Kajusia od Julki i od Kingusi. Pierścionki takie piękne, kolorowe. Okej, okay, dalej. I jeszcze dostała od dziewczyn takiego homara. Homar robi szał, bo jest taki szalony. To jest taka modna zabawka. Dziewczyny też to lubią. Dalej mamy naklejki sylwaniany. Tu
tu mamy, co to jest właściwie? Taki sklep z tu z powyłamywanymi nogami. I to jest z tym kalendarz. I to jest z muminków. I tu jest kalendarz taki na 2024. Dostała Karusia jajka też muminkowe. I w jednym jajku miała takie karty. To trzeba wszystko pooddzielać. Takie memory. No można tak zostawić, jako zakładkę sobie na przykład, nie? Korzystać. A w drugim jajku miała muminka, takiego małego. Taka mała figurka. Dalej taką koszulkę dostała Kajusia, taki topik. W truskaweczki. No oczywiście malutki zestaw Sylwanian, kotek. Taki mały zestawik. Tu taki większy zestawik. Już były wyjmowane te wiewiórki. Dlatego tak są. O. I gwóźdź programu. Taki piękny domek Sylwanian. Też Kajusi wymarzony. Od dawna chciała go mieć. No i się udało wreszcie. Także taki ma domek. Tutaj jest figurka. Jeszcze w środku są jakieś mebelki. Mniej więcej to tak wygląda. Duży. Popatrzcie, kupiłam ostatnio w Biedronce perfumy do tkanin. Jak wiecie, kupuję te perfumy do płukania tkanin, do płukania ogólnie. Właśnie w Biedronce lubię ten ciemny różowy kolor, czy fioletowy, różnie tam nazywają. I ostatnio odkryłam ten nowy zapach, wszedł do sklepów. I akurat właśnie był, to skorzystałam, kupiłam i powiem Wam, że jest super. Bardzo ładnie ubrania pachną po wypraniu. Także powiem Wam, że ten i ten fioletowy to tak na mogę Wam polecić bardzo, bo obydwa uważam, że zasługują na to, żeby być na pierwszym miejscu. Ten jasny różowy lubię, ale troszkę mniej. Też używam, jak już nie ma tych zapachów do kupienia, to kupuję wtedy ten jaśniejszy, ale ten zielony i ten fioletowy jest na pierwszym miejscu. Także bardzo, bardzo Wam serdecznie, kochani moi, polecam. Naprawdę pięknie pachną ubranka. A tutaj moja śliczność sobie śpi, zobaczcie. Bardzo się zmęczyła. Ojej, ciuś moje, muszę się tutaj przedostać do mojej kochanej Joszki. Zobaczcie, jaka jest piękna. Taka jestem piękna, tak? Ojej, ciuś, te piękne oczy moje. No ślicznie, śpij sobie tak. Ja tylko Ci przyszłam na chwilkę poprzeszkadzać, bo musiałam Cię podotykać troszkę, moja puszystość. No, śpij sobie. Też Ci się podobają? No mi też właśnie te perfumy zielone się podobają bardzo. Powiem Wam, że cały dzień na telefonie siedzę i nie mogę się dodzwonić do tej Bydgoszczy. Normalnie szok. Bydgoszcz, odbieraj. Bydgoszcz, odbieraj. Ale ja tu aż wącham, naprawdę bardzo unosi fajnie. Się ten zapach. I troszeczkę wystarczy dać. Jeśli ktoś ma na przykład korek, to jeden korek albo pół korka, zależy ile prania. I one są naprawdę mocne, ale nie zatykające. To nie jest takie, że wiecie, że duchota taka aż bije do nosa. Nie, bardzo fajny zapach, także polecamy. My w ogóle z tej serii Eden to już chyba wszystkie przetestowaliśmy, nie? No tak, przed chwilką właśnie mówiłam, że już wszystkie testowałam i poleciłam, które mnie się podobają. To też kwestia gustu, kwestia kto co lubi. No mnie akurat te dwa najbardziej się podobają, zapaszki. Tak. Kochani nasi, co my chcemy Wam jeszcze powiedzieć? To trzeba się napić kawy, bo ja usypiam. Ojej. No, siedzę i tak. Gotuje się krupniczek, zaraz będziemy robić spaghetti, żeby sobie obiadek pyszny zjeść. A teraz chcesz kawę, to sobie zrób kawę, ja jeszcze dokończę mycie podłóg. No i no a później to wiecie, jeszcze inne sprawy trzeba będzie poogarniać. Tak. No, no i myślę, że już teraz się z Wami pożegnamy, życząc tak. Wam fajnego wieczoru, dobrego czwartku i żebyście byli szczęśliwi, radośni i przede wszystkim zdrowi. Zdrowi, tak jest. Wszystkim naszym chorowitkom życzymy dużo, dużo, dużo zdrowia, dużo energii, tej dobrej energii. Wiem, że tutaj niektórzy różne operacje mieli, inni czekają na różne zabiegi, także życzymy Wam naprawdę bardzo dużo zdrowia, żeby wszystko się powiodło, żeby było dobrze. Także ściskamy Was z Tomkiem mocno. Bardzo mocno. I widzimy się oczywiście jutro. I widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani, ślicznie Wam dziękujemy za poświęcony czas. Dokładnie tak. Pa, pa. Do jutra. Się.